Cześć Gazinie, witam Was serdecznie po takiej dla mnie trochę dłuższej przerwie w nagrywaniu takich filmików, gdzie siadam, mówię do Was, będę się malowała i odpowiadała na Wasze pytania, ponieważ zapytałam Was jakiś czas temu na Facebooku i na Instagramie, też na Snapie, czy macie może do mnie jakieś pytania i zrobimy sobie taki filmik właśnie, że będę się malowała, ogarniała, nic specjalnego, po prostu będę się malowała. Jak to przeważnie większość kobiet kilka razy w tygodniu robi i odpowiem na Wasze pytania, ale czy mogę poświęcić tutaj 10 sekund, może pół minuty mojego filmu na przedstawienie Wam moich nowych włosów. Pewnie część z Was już zna moje żale i stękanie na temat mojej wizyty w Polsce, jeśli chodzi o fryzjerkę. Powiem Wam tak, ogólnie włosy stały fajnie podcięte, to jest taka długość, która mi się podoba, z którą mogę sobie, wiecie, dać trochę sprayu teksturyzującego i już to wygląda tak, jak mi się podoba. Nie wiem, czy to będzie widoczne na aparacie, ale mam po prostu zrobione plamy z kolorów. Poprosiłam fryzjerkę, żeby mi trochę przyciągnęła odcień ciemny w dół, bo uważałam, że za wysoko ten blond jednak jest pociągnięty. I to zrobiła, ale na włosach są właśnie widoczne takie kropki, takie plamy, takie no właśnie przejścia, jak taka panterka to wygląda. Specjalnie nie dawałam sobie żadnego po prostowaniu sprayu ani serum, z nadzieją, że to będzie widoczne, ale najlepsza rzecz to to. Chyba tu muszę się trochę rozjaśnić, żeby to było lepiej widać. Mam nadzieję, że to aparat odda, bo tutaj po prostu w momencie, kiedy miałam swój odrost, fryzjerka nałożyła mi dużo jaśniejszą farbę niż włosy, które są dalej. I wygląda to okropnie. Wygląda to, jakbym miała, nie wiem, rude włosy swoje. Nie mam oczywiście nic do rudych włosów, sama kiedyś też takie nosiłam, ale po prostu jest to widoczne. Mam nadzieję, że to mówię, mam nadzieję, że to widać. Także człowiek chciał zaoszczędzić, wyszło. Szło jak zawsze i nie jestem zadowolona, ale dobra, pomijmy już ten temat, ale musiałam się Wam tutaj trochę pożalić. Mam trochę kosmetyków przed sobą, także już zaczynamy. I zacznę makijaż od mega niewydajnej mgiełki. Mam tą mgiełkę gdzieś od tygodnia z Inglota. Używam jej w takiej ilości. Dwa razy dziennie. I powiem Wam tak, że w porównaniu do mgiełki z Maca Fix Plusa, to moim zdaniem przedłuża trwałość makijażu, jest fajną bazą, ale nie znoszę tego zapachu. Uważam, że jest taki trochę chemiczny. Mac jednak jest taki bardziej przyjemny, bardziej ta mgiełka jest taka rozproszona. Ta też jest super, ale chyba zbyt wydajne to nie będzie. Dobra, może sobie już poczekam, aż mi się to przez chwilę wchłonie i wejdę na mojego Instagrama i zobaczymy, o co mnie tutaj pytałyście. Ogólnie było bardzo dużo fajnych pytań, część z nich też już się powtarzała, ale odpowiem na wszystkie w miarę możliwości. Pierwsze, Psychoagi YouTube, czyli moja YouTube'owa koleżanka z Leicester, pyta mnie, jak to robi, że jesteś tak zorganizowana? Praca, dom, rodzina, YouTube, jakie masz rady? Nie wzięłam podkładu? Ale próbkę. To jest próbka, końcówka mojej próbki z Girlound. A nie, to nie ten chciałam. Chciałam coś innego. To jest ten Nude The Perfection. Czy to ten lubię? Tak, ten lubię. 02. Sorry, jestem jeszcze trochę zakręcona. Mam nadzieję, że ta próbka jeszcze będzie dobra i że mi w ogóle wystarczy. Jak to robię? Powiem Wam, że ja sobie po prostu planuję swój czas, swój tydzień. Ważniejsze rzeczy zapisuję w kalendarzu i prawda jest, to oczywiście pralka, prawda jest to, że mam bardzo dużo obowiązków na... Ten podkład się chyba zepsuł, bo jest taki gęsty. Zobaczymy. Prawda jest to, że mam naprawdę bardzo dużo obowiązków, no i jak wiecie, no, ale tak naprawdę większość z nas chyba... czy on się zepsuł? Nie wiem. Ale chyba większość z nas robi tak naprawdę te rzeczy, tylko nie każdy to pokazuje. No, praca. Do pracy chodzić trzeba. Dom, szkoła. Ten podkład jest za ciemny. Nałożyłam sobie na buzię szybko mój ulubiony krem z marki Dr. G Bright Plus Super Light. Pod oczy nałożyłam sobie szybko puder z Hourglass, ponieważ tutaj mam aż tak bardzo skromną końcówkę, że przydałoby się to w końcu zużyć. I odpowiadając w końcu na pytanie,
Agnieszki, bo to Agnieszka, jak czas organizuję. Powiem wam tak, że przede wszystkim, jak wiecie, ja na przykład sobie planuję obiady. Po prostu siadamy raz w tygodniu, rozpisujemy sobie obiady. Tak naprawdę ja gotuję 3 razy w tygodniu, ponieważ zawsze staram się gotować na 2 dni, czyli gotuję co drugi dzień i automatycznie już nie tracę na to aż tak dużo czasu. Środa to jest zawsze ten dzień, kiedy nie gotuję, o czym doskonale wiecie, to jest dzień na przyjemności, a nie dzień na obowiązki, czyli z reguły w czwartek rano mam w domu syf i rozgardiasz, no bo tak to jest, kiedy w domu są 3 osoby i do tego jeszcze 2 psy, a zwłaszcza jeden, który się leni. Także zawsze staram się sobie zaplanować, tak wygląda mój tydzień. Mam rozpisane takie ważniejsze rzeczy, jakieś, nie wiem, spotkania lekarzy, szkoły, czy jakieś prace, kiedy muszę oddać, i staram się pilnować swoich terminów. Nie zostawiam rzeczy na ostatnią chwilę. Czasem zdarzy mi się, po prostu mi się nie chce. Najgorsze to jest mi przysiąść do czegoś właśnie, żeby zacząć coś na przykład pisać czy ogarniać, i notorycznie na snapie wam marudzę, że jak mi się nie chce pisać, bo muszę pisać, i wiem, że część z was to mega irytuje, no ale tak jest moje, tak czasem wygląda też mój dzień. Na powieki moja ulubiona ostatnio baza, cień w kremie Maybelline Color Tattoo w odcieniu Cream Deluxe 91, czyli produkt, który już chyba wszyscy znają, bardzo ładny w takich zimnych, różowych tonach. Ja planuję, stawiam sobie też priorytety, czy jeśli mam, nie wiem, wrócę po pracy, to wolę siąść ze przeproszeniem na tyłku i siedzieć i nic nie robić, czy w tym czasie na przykład, nie wiem, zmontować film, nagrać film, wyjść z psami na spacer, czy nie wiem, zrobić cokolwiek innego. Staram się po prostu nie tracić czasu, staram się być produktywna. Ja nie jestem osobą, która lubi nic nie robić. Może mam takie, nie wiem, raz lub 2 razy w miesiącu mam takie dni, że sobie odpuszczam, że się nie przejmuję, że nie wiem, mówię, dobra, zamówimy pizzę, dobra, nie odkurzę, dobra, nie posprzątam, dobra, nic mi się nie chce, bo po prostu padam i czuję, że potrzebuję sobie odpocząć, no najzwyczajniej w świecie, bo to jest prawda, tych obowiązków trochę mam, bo 5 dni w tygodniu chodzę do pracy, dodatkowo teraz doszła mi szkoła, tak muszę się uczyć, muszę pisać pracę, żeby jak najszybciej wszystko pooddawać, nie zrobić tego na ostatnią chwilę. Mam w domu chore dziecko, które wymaga nieustannej uwagi ze względu na te ataki padaczkowe. Przy okazji dochodzą jeszcze lekarze, jakieś terapie, wizyty w szkole, jeszcze jestem żoną, jestem jeszcze youtuberką, jestem jeszcze córką, mam jeszcze koleżanki, z którymi mam ochotę się od czasu do czasu zobaczyć, i staram się naprawdę na wszystko mieć czas. Mam też tą dziwny jest ten obraz dzisiaj, no ale już nieważne. Mam też to szczęście, że mam męża takiego, który na przykład nie syczy mi, jeśli na przykład nie chce coś zrobić, czy chce gdzieś pójść sama, czy nie wiem, czy coś planuje, czy coś organizuje, bo on jest takim człowiekiem bardzo ugodowym, on jest raczej domatorem, a wiecie, że ja jestem tą osobą, która na tyłku nie wysiedzi i lubi gdzieś chodzić, latać, jeździć. I to jest fajne, że właśnie raz na jakiś czas mam taką okazję, jeśli mam okazję, to mogę, że tak powiem, zrobić coś dla siebie. Najgorzej moim zdaniem, nawet jeśli ktoś uwielbia być matką i żoną i się po prostu zajebiście spełnia w tych rolach, to moim zdaniem na dłuższą metę nie jest to zdrowe, że nie mamy okazji jakby robić rzeczy same. Nie mamy okazji pobyć ze sobą, robić rzeczy, które lubimy, bo moim zdaniem szczęśliwa kobieta to szczęśliwy dom. I tak jak mówię, nawet jeśli wam super sprawia radość bycie właśnie tą matką i żoną, to naprawdę nie zapominajcie o sobie, bo nie wiem, czasu moim zdaniem warto stawiać na siebie. Powiem też tak, że na siłę nie ciągnę jakichś, nie wiem, znajomości. Kiedyś miałam tak, że starałam się, nie wiem, każdemu dogodzić, dla każdego być miła i wiecie, u każdym się interesować, a teraz po prostu odpuszczam, mało mnie interesuje, co się u kogo dzieje, jest grupa osób, z którymi jestem, wiesz, w stałym kontakcie, ale nic na siłę, skupiam się na sobie i nikomu nie zazdroszczę, o nikogo się nie dopytuję, po prostu wiecie, ja żyję swoim życiem, dla mnie najważniejsza jest moja rodzina, ale też jest ważne dla mnie to, żebym miała czas dla siebie, i jakoś mi się to udaje. Pewnie dlatego, że nie pracuję na pełny etat i mam trochę tego czasu więcej, i również dlatego, że mam wolne weekendy. Czy to w ogóle miało sens?
ale chyba powiedzmy, że miał. Drugie pytanie. Karolina Gauron, o ile dobrze rozszyfrowuję ten nick. Cztery ulubione cienie make-up geeka. Już. Cztery ulubione to na pewno będzie I'm Peachless, czyli taki duochrom, który się mieni na taki brzoskwiniowo-różowy kolor. Uwielbiam z tej nowej kolekcji Early Bird, czyli porannego ptaszka. Uwielbiam Poppy, czyli ten taki czerwony, bardzo, bardzo unikalny. I może z duochromów powiem Wam, że najbardziej lubię Cosmo, nie, to jest Grandstand? Grandstand czy Cosmopolitan? To jest Grandstand chyba. Nie, sorry, In the Spotlight. Także to są moje cztery ulubione cienie. Prosiłyście, żebym zrobiła Wam filmik odnośnie cieni ze swatchami, także taki filmik również się pojawi. Drugie pytanie. Największe rozczarowanie kosmetyczne. Największe rozczarowanie kosmetyczne, to powiem Wam, że chyba podkład... Gdzie jest ta kredka? To chyba ogólnie mówiąc podkład z... Podkłady z Chanel, bo miałam chyba dwa te podkłady i się u mnie nie sprawdziły i chyba to było moje największe rozczarowanie kosmetyczne, bo wydałam dwa razy większą gotówkę, a produkty się mi nie sprawdziły i kiedy tak czeszę te swoje brwi, to pamiętam, że miałam pomadę z Anastazji do brwi, na którą wszyscy piszczeli i kwiczeli, a ja jakoś, nie wiem, nie potrafiłam się nią posłużyć. Może teraz byłoby lepiej, ale to też był produkt, który był ogólnie bardzo, bardzo zachwalany na YouTubie, a u mnie się nie sprawdził. Lecę dalej, bo tych pytań jest naprawdę sporo. Czy zamierzasz spróbować czegoś od Anastasia Beverly Hills? Kuszą Cię od nich Glow Palette bądź palety cieni? Powiem Wam, że nie, jakoś nie wiem, nie ciągnie mnie ta marka. Jeśli teraz chodzi o aktualny mój chcieizm kosmetyczny, to na pewno będzie to MAC, bo jak już wiecie, mówiłam Wam jakiegoś czasu, że otwierają MAC-a w Peterborough i to na pewno będzie często odwiedzany sklep przeze mnie, jeśli chodzi o kolorówkę. I mam też na swojej liście kilka produktów od pani Charlotte, od Charlotte, jak ja to mówię, i z pewnością będzie to puder, pomadka w odcieniu Queen i na pewno coś jeszcze, bo też planuję dla Was zrobić, może jeszcze w tym roku się uda. To brzmi w tym roku, ale te kosmetyki, które kosztują, makijaż po prostu pełną marką z użyciem tych produktów. To, że Anastazja mnie jakoś nie pociąga. Czy znasz tańszy zamiennik rozświetlacza Moonstone? Czy mogłabyś porównać go choć trochę do efektem do czegoś, co używałaś? Powiem Wam, że niestety nie. Uważam, że ten kolor jest naprawdę wyjątkowy, że jest warty swojej ceny, warty jest tych pieniędzy i jest trwały. To jak go nałożycie rano o godzinie 6, tak samo wygląda o godzinie 24 lub pierwszej nocy, kiedy go zmywacie. Jest tak samo intensywny, nie zanika w ciągu dnia i uważam, że jest po prostu boski, także przykro mi bardzo, nie znam. Może jeśli Wy znacie, to napiszcie w komentarzu. Na dole, tutaj jeszcze Karolina pyta, czy po dłuższym czasie nieobecności w Polsce dostrzegłaś jakieś pozytywne zmiany, coś Cię zdziwiło? Zapomniałam sobie tutaj korektor na te przebarwienia, ale dobra, nieważne. Tak, zauważyłam zmiany, chociaż nie wiem do końca, czy to są zmiany, ponieważ jak wiecie, byłam teraz w Świdnicy, byłam w ogóle w innej części Śląska, ja pochodzę z Jaworzna i z reguły jeśli byłam w Polsce, to odwiedzałam właśnie Jaworzno, Katowice, to były moje rejony, gdzie przebywałam, a teraz to właśnie była Świdnica i Wrocław i ogólnie co mi się podobało w Świdnicy, to, że ludzie byli naprawdę mili, że nikt się na siebie nie patrzył z góry, spod byka, ludzie po prostu szli na imieniny, każdy był zadowolony, patrzył, że tak powiem, przed siebie, a nie pod siebie i ludzie nie byli tacy, nie wiem, nie czułam, że jestem w Polsce, jakkolwiek chamsko to nie brzmi, zawsze byłam w Jaworznie, to widziałam tych ludzi po czasie, że chodzili tacy przymuleni, nieszczęśliwi, przybici, oczywiście nie wszyscy, już mi się to wychodzi, żeby nie było, jak zawsze później doczepiania się do każdego słowa, ale może też wynika z tego, że ja jako tako widziałam się tylko tak naprawdę z moimi rodzicami i z moim kuzynem i tyle. Nie miałam kontaktu, nie wiem, jakimiś starymi koleżankami, może nie miałam okazji wysłuchać marudzenia, narzekania i Boże, jak to źle, a tobie w tej Anglii to tak dobrze. Może z tego względu.
też taki mój właśnie bardzo pozytywny odbiór teraz tej wizyty. Pani w Biedronce była bardzo miła, pani kelnerka była bardzo miła, ogólnie ludzie byli bardzo mili, poza panią fryzjerką, która mi sprzyprzyła włosy, bardzo miłe były panie w gabinecie, bardzo miły był pan ginekolog, bardzo miła była, nie wiem, pani w... Co, gdzie to byliśmy? Z vloga może pamiętacie, w takiej galerii, nie w galerii, przy Tesco, gdzie tam było Pepko, chyba Deichmann i tam pani właśnie próbowała mi pomóc znaleźć buty i ta również była bardzo miła, no widać, że się starała, ale wtedy miałam tak po prostu bolące nogi, że nic by mi chyba nie pomogło. I tak, zauważyłam i mogę powiedzieć, że ta wizyta była bardzo miła, nie była dla mnie stresująca, nikt mnie nie irytował, nikt mnie nie rzucił głupim tekstem. Jedyne, czego wam nie opowiedziałam, to pani w tym aptece próbowała mnie naciągnąć. Śmiałam się tak później sama z siebie, może ktoś teraz powie, że to nie jest przechwałki czy coś, ale opowiem wam. Byliśmy właśnie w aptece z mamą i chciałam kupić trant dla Szymona, bo dużo tani trant wychodzi właśnie w Polsce, bo tutaj ten trant, co kupuję w polskim sklepie, to kosztuje około 10 funtów, a w Polsce wychodził jakieś, nie wiem, 5 funtów czy coś takiego, bo około 20 parę złotych takie trany mu kupiłam. Podoba mi się ten bronzer, naprawdę. To jest ten Golden Rose Terracotta 04. I tam tylko chciałam ten tran, a pani tak zaczęła się na, wiecie, tak patrzyła się na mnie, na mamę i zaczęła mówić, a może jakieś kosmetyki, a może jakieś coś, a może jakieś tamte, zaczęła nam wciskać jakieś różne rzeczy. Ja mówię, że jedyne, czym byłabym zainteresowana, to biodermą, bo właśnie może biodermę kupiła, ale widzę, że nie ma w dwupakach. I w tym momencie ja tylko wyciągłam portfel, zapłaciłam i ja nie wiem, czy ona zauważyła, że mam... Uwaga, portfel z Louis Vuitton, bla bla bla. I sobie pomyślała, o pewnie tam ma trochę więcej tej gotówki, to można coś się naciągnę. I pani mama też tak nas zakręciła, że mówi, jak to nie mamy biodermy w promocji, mamy jedna, druga gratis. I ja zawsze byłam święcie przekonana, że ta bioderma kosztuje około 50 zł w Polsce. No i tam wzięłam tylko tą biodermę i chyba coś tam jeszcze dokupiłam. Coś, co było w granicach chyba jakichś 20 zł. I tam zapłaciłam pani i później wychodzę z tej apteki i mówię do mamy, mamo, za co zapłaciłam tam chyba 120 zł? A ja mówię, przecież to mnie ta bioderma miała być, wiecie, druga gratis, to ile ta bioderma kosztuje? I tak wyciągam z reklamówki, patrzę na dookoła i widzę, że cena 117 zł za ten dwupak. I ja mówię, to jest promocja? Mówię jakoś, no nie wiem, po prostu nie byłam zorientowana w cenie, ale czułam się, nie wiem, mówię, ona mi chyba nie nabiła tej promocji, bo jeśli to powinno być przez pół, ona mi mówi, ja się wróciłam do apteki, ona mówi, że ona mi nabiła 99 zł, a ja mówię, czyli stówkę kosztują te dwie biodermy i w tym momencie nie wiedziałam, czy to jest naprawdę tanio, czy... I powiem wam, że do tej pory nie sprawdziłam, jaka jest cena regularna biodermy, czy to naprawdę była jedna, druga gratis, ale tak poczułam się tak, że próbowałam je naciągnąć, także to była taka jedyna sytuacja, ale to może wynikało trochę z mojej niewiedzy. Dalej, Adrianna pyta, z jakiego miasta pochodzisz i czy jedziesz do Polski na święta? Pozdrawiam, Ada. Pochodzę z Jaworzna, wychowałam się w Jaworznie, mieszkałam później przez jakiś czas w Katowicach, na Śląsku i to jest moje ulubione miejsce w Polsce. Gdybym kiedyś, nie wiem, musiała się przeprowadzić do Polski, to na pewno bym się przeprowadziła do Katowic, bo dla mnie to jest takie miasto z duszą, czuję tam ten flow i w ogóle czułam się tam, to były moje najlepsze czasy, kiedy właśnie mieszkałam w Polsce, kiedy mieszkałam na Śląsku, na Bogucicach dokładnie. I ogólnie tam ta praca, studia to był tylko epizod, ale praca... To był naprawdę fajny okres w moim życiu, a teraz mam w Świdnicy, bo moi rodzice właśnie rok temu rock and roll po 50, twierdzili, że wszystko zostawiają i chcą żyć gdzie indziej. Tak to wyglądało. Tutaj niestety chyba Marta pyta, gdzie pracujesz, a jeśli nie chcesz powiedzieć, to zrać choć czym się zajmujesz zawodowo. Powiem wam tak, że chyba jako taką nie wiem, czy mam zawód wyuczony, bo uczyłam się w liceum profilowanym na profilu społeczno-socjalnym, czyli mogę być pracownikiem socjalnym, nie pracuję w zawodzie. A gdzie pracuję, no to wam nie powiem, no bo o pracy i o takich bardzo, bardzo prywatnych rzeczach, wiecie, że tutaj nie rozmawiam, są jakieś granice moim zdaniem, bo im więcej się zaczyna do ludzi mówić, tym później więcej myślą, że mogą się dopytywać, czy doradzać, czy po prostu nie mówię o tym, także...
przepraszam, ale nie odpowiem na to pytanie. Faniksowa i taka wiadomość jest super, będzie co oglądać. Aha, bo wam powiedziałam, że będą filmiki do końca roku. I to jeszcze Marta pyta, czy planujesz jeszcze dzieci? Nie planuję więcej dzieci. Moje dziecko jest na tyle absorbujące i wymagające stałej opieki, że nie wyobrażam sobie tego, wiecie, że tutaj nie mamy żadnej rodziny, kogoś, kto by mógł mi pomagać. Zresztą ja nie lubię się nikogo o nic prosić i nie wyobrażam sobie ściągania mamuni lub tatunia, żeby mi tutaj pomagali. Uważam, że jeśli decydujemy się na dziecko, to powinniśmy tak zorganizować swoje życie, żeby nie musieć prosić, to pewnie nie jest poprawne, ale żeby nie musieć nikogo prosić o pomoc, bo skoro mamy dzieci, to je wychowujemy. Oczywiście ważne są dziadki i rodzina w życiu dzieci, ale uważam, że za wychowanie odpowiedzialni powinni być rodzice. Nie neguję nikogo, kto tak robi, mówię tylko jak ja uważam. I w ogóle jakoś, nie wiem, nie czuję instynktu do małych dzieci, kiedy nie, ktoś ma małe dziecko, to jakoś nie rozczulam się nad nim, nie trzęsę, bo noworodek, czy że ma małe dziecko. Nie, chyba nigdy jakoś tak się za bardzo nie trzęsłam nad małymi dziećmi, w ogóle nad dziećmi. Także nie planuję. Nie planujemy, bo to już ktoś może zapytać, a co na to twój mąż? Rozświetlacz, ten taki pitch light, który jest różowy i ulubiony pędzelek Morphe M510, ale ja potrafię jeden temat w drugi po prostu wrzucić, od dzieci po różowy rozświetlacz. Także nie, obywaj nie planujemy, jest nam dobrze tak jak jest. Jest nam w ten sposób, że tak powiem, może trochę nawet wygodnie, bo no, jest dobrze tak jak jest i musimy poświęcić swój czas, uwagę i wszystko dla Szymona i nie wyobrażam sobie, żeby mieć drugie dziecko, bo chyba bym wtedy ogłupiała. Długo zajęło mi, żeby zaakceptować sytuację taką, jaka jest i nie jest łatwo i nie chcę sobie dodatkowo, że tak powiem, dokładać jeszcze większej liczby obowiązków, bo dziecko to jednak przewraca życie do góry nogami. Moje mi przewróciło już kilka lat temu i będzie przewrócone na zawsze, dlatego nie mam po prostu ani siły, ani ochoty, ani chęci znowu mieć kolejnych i znowu mieć kolejnych. Ja po prostu nie chcę i czuję się na siłach, nie mam ochoty ani parcia na dzieci. A kiedy słyszę pytanie, że albo ktoś mi sugeruje, często w pracy tak ktoś mi do mnie mówi, że a powinnaś mi następne dziecko. Ja mówię, że raz tak do mnie powiesz, mówię, to będzie nasze ostatnie zamienione zdanie, ponieważ nie znoszę, kiedy ktoś mi się wpieprza w takie rzeczy albo pyta dlaczego. No to bym powiedziała, weź sobie takiego Szymona na miesiąc czy na dwa i zobaczymy, czy byś dalej chciał mieć następne dzieci, bo ja wam o tym nie mówię, ja wam o tym nie opowiadam, ale to jest naprawdę ciężka praca, bo to jest mega ciężka praca i zrozumiemy tylko takie osoby, które mają podobną sytuację. Dobra, twoja ulubiona piosenka i film. Piosenka tak ogólnie ulubiona przez cały czas, to jest na pewno, bo aparat się włączył, na linii poszła ci lista kredka, jak zawsze. Jakie było pytanie? Ulubiona piosenka, taka zawsze ulubiona, od zawsze i na zawsze, to jest Bon Jovi, It's My Life. I kiedy mam właśnie gorszy dzień, to co na mnie działa, nie czekolada, czy nie wiem, iść na spacer, tylko włączyć sobie tą piosenkę naprawdę bardzo głośno i po prostu nawet stać, wyskakać się przy niej, wyśpiewać, wypłakać, wykrzyczeć, po prostu ona na mnie działa jak lek na całe zło, także Bon Jovi, It's My Life. A druga piosenka, którą aktualnie molestuję od dłuższego czasu, to jest Justin Timberlake, I Got This Feeling. I ta piosenka też leci w radiu 20 razy na dzień, od kiedy właśnie leci w radiu i do tej pory jeszcze mi się nie znudziła, co świadczy tylko o tym, że naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. A ulubiony film? Bardzo lubię Pearl Harbor, bardzo lubię Dirty Dancing. Z filmów, powiem wam, jeśli chodzi może o seriale, to bardzo, no Gra o Tron, to po prostu przeżywałam jak... Naprawdę przeżywałam każdy odcinek, że Gra o Tron, Wstęp w Wielkim Mieście, klasyk. I to chyba tyle. Na pewno są jeszcze jakieś inne filmy, które oglądałam. Ostatni film, który oglądałam, który mi się mega podobał, to Bridget Jones Baby, po prostu prawie płakałam ze śmiechu, także zdecydowanie to. Czy w przyszłości planujesz wrócić do Polski? Nie planuję, właśnie z tego względu, że Polska to nie jest kraj, w którym jeszcze na dzień obecny mają dobrze osoby niepełnosprawne, osoby upośledzone i nie mam po prostu na to siły ani ochoty. I to właśnie nie chcę wrócić ze względu na dziecko, bo tak naprawdę nic innego mnie tutaj nie trzyma, poza tym, że naprawdę wiem, że ma tutaj dobrze.
Tutaj kilka dziewczyn już Wam odpowiadało na te pytania, że możecie znaleźć odpowiedzi z innych filmów typu Q&A, ale ja wiem, że nie każdy mnie tutaj od początku ogląda i może nie widział tych wcześniejszych pytań, dlatego na nie odpowiedziałam, nie widział odpowiedzi. Światło jest tragiczne, no ale to nie jest filmik makijażowy, tylko to jest właśnie Q&A. Q&A, Q&A, taki delikatny makijażek. I może jakaś mocniejsza pomadeczka by się przydała, żeby trochę tą twarz wyeksponować. To psiknę się jeszcze może wszystko już. Jeszcze raz mgiełką. Zapach naprawdę mi się nie podoba. Jest taki jak płyn do naczyń. Chyba, że daje go za dużo, co jest bardzo prawdopodobne. I zastanawiam się pomiędzy dwoma, bardziej brązowy czy taki brązowy różowy, ale chyba postawię na tą. To jest NYX, czyli moje ulubione tanie pomadki. Zrobię Wam o nich też oddzielny filmik, jeśli chcecie, w odcieniu Berlin. Także szybko się maznę i już Wam odpowiadam na resztę pytań.